Co cię urzekło w MMA? Czy to jest po prostu taka, dlatego że to jest totalna rozpierducha? Wiesz co, Kuba, to bo ty byłeś facetem z ustawek. To też jest dobra, właśnie tak. I to też jest dobre pytanie, co mnie urzekło. Przede wszystkim dostałem drugą szansę takiej od życia. Byłem już w tym boksie zmęczony, też przegrałem kilka walk, a tutaj spotkałem ludzi z zupełnie innym patrzeniem na świat, zupełnie innymi możliwościami. Tutaj wiadomo, jedna walka wygrana, druga, trzecia, już zrobiło się tak. Teraz mam jeszcze trudniejsze wyzwanie przede mną, walka z Arkiem Wrzoskiem. Już teraz niedługo, 11 maja, więc ciężka walka. No, ale... Tym bardziej, że on wygląda na fajtera, naprawdę. Znaczy, to jest fajter z krwi i kości, to jest chuligan, tak samo przecież Legii Warszawa, który no, robi to całe życie. Ja boksowałem, on jednak ma to doświadczenie dużo większe, ale traktuję go w kategorii wielkie wyzwanie. Przede wszystkim już nie traktuję sportu tak, jak traktowałem kiedyś, czyli że całe życie. No, sport to tylko i wyłącznie sport, aczkolwiek mówię, traktuję to jako przygodę, ale którą zacząłem robić. Ale co cię w MMA urzekło, bo ty widać, że odbudowałeś się, jesteś jasny, widać, że nawet te walki sprawiają ci przyjemność. No właśnie, przecież czasami sobie piszemy, no jak ostatnio do ciebie dzwoniłem, to byłeś albo na treningu, albo po treningu. Pamiętasz? Dokładnie, Kuba. I właśnie co mnie urzekło? Wiesz, co mnie urzekło? Ja uważam, że właśnie z góry taki sygnał. Stary, nie chcę wam opowiadać niektórych rzeczy, które się dzieją w moim życiu, bo powiecie tak, wyjdę stąd... Nie, bo będziemy musieli być świadkami koronnymi. Nie chcemy tego. Nie, słuchaj, wyjdę stąd, a wy powiecie, nie, no przyjął. Przyjął ten Wilder go tak czasno, że mu zostawił... Ty, ale Wilder, to ile to było lat temu? No właśnie, ale może jeszcze zostało. A teraz tak serio. Wiesz co, uważam, że właśnie wiara, naprawdę, to mi najbardziej pomogło się odbudować, bo byłem naprawdę w takiej ciężkiej dolinie. Wyszedłem, sprawia mi to radość. Zawsze się biłem na ulicy. To było zawsze to, co robiłem. Ty byłeś ulicznym chuliganem. I teraz mam takie wrażenie, że właśnie jak dopadam kogoś w parterze, to od razu jest lufa, wiesz, takie kurczę, takie fajne instynkty, które zawsze miałem. No i kurczę. No ale poczekaj, ja mam, wydaje mi się, dosyć ironiczne poczucie humoru i przerobiłem to na zawód. Ty masz siłę, technikę i spryt. Przerobiłeś to na zawód. No rozumiesz? Oczywiście. Pasja zamieniona na duże pieniądze, bo podobno duże. No, Kuba, tak samo. No nie każdego stać, żeby się odjechać w pi, po prostu. No. Przepraszam, no Artur, hello!